Witajcie ludzie z tej strony Zdzichu. A tutaj jak widać przyszła do nas jakaś przesyłka. List priorytetowy, proszę ja was, od do nas, tak? No co prawda tam jest nasz adres, ale to jest ściśle tajne. A od kogo przyszło? Jest trochę wyżej, bo nie mam jak obrócić. Od Madzi. Pozdrawiamy Madzie, która nam przysłała taki oto list. Dziwne, że tylko ona zna nasz adres. Nieważne. A tutaj ciekawość. Sprzedam te pieniądze o te 10 zł starych polskich. Dobra, i mam tutaj różne. Sprzedam je za 1000 zł. Kto chętny, niech się zgłasza, z chęcią sprzedam. Nieważne. W każdym razie mamy do otworzenia zajebisty prezent, jaki dostaliśmy przed dzień urodzin. Bo jak wiecie, nagrywamy to, kiedy jest 9 kwietnia. A nie wiem, kiedy się wyślę. Mam nadzieję, że też będzie to też tego samego dnia, jak już wieczorem, ale nie wiem, nic nie obiecuję. Bo jest 0:36 minut. Ach, muszę powoli otworzyć, żeby coś ten... O, w dupę, co to może być? Oż ty w dupę, ty, to są jakieś... Nic nie ma, pusto dalej. Nawet można pokazać. No to idzie w odstawkę. Nie pokażę podłogi. Wiem, ale... Po prostu która nie wiem, gdzie położyć. Która to jest dla mnie? Tu pisze, patrz. Paweł. No, a tu pewnie pisze. To najpierw ty... Ty najpierw rozpakuj swoje. No, a później ty będziesz swoje, żeby było kurtulalnie. To jakiś bardzo fajny papier zapakowany. Czekaj, jeszcze powącham. No, jak pięknie pachnie, no. Ach, będę cipał go całymi dniami. Jak to ogląda jakiś taki mikserek czy coś. Ha! Ty tak nie masz. Dobra, kurde się drę, bo już po północy jest. Ja czekałem specjalnie, żeby to otworzyć w dniu moich urodzin. Gdzie tu zacząć przecinać? Kurwa. Ech. No jeszcze raz pieprzę, no. Powiedzmy małe nadcięcie dziś. Right here. Może się nie rozpieprzy to, co w środku jest. Jakby się rozwaliło, to bym chyba się zabił. Ale powiedzmy, że będzie dobrze. Coś tu jest. Coś tu jest. I tego wyjąć chyba nie mogę. Albo będę mógł. Jakoś dziwnie to otwieram. Brawa dla mnie. Brawa. Kurwa dla mnie. Pewnie w jakiś prosty sposób się to otwiera. A ja idę pod górkę. Na jak? Można? Można. Zawsze najlepiej. Tak, otwieranie będzie trwało z pół godziny. Wow, coś jest w środku. Ja się boję, że coś rozwalę. Serce bije jak młotek. A, o jaja. Czego to się nie chce tworzyć? Zlipił się, zaraz to rozwalę wszystko. Zepsułeś. Pieprzaj. No, to mamy to. A to pewnie nic ważnego. Dobra. Ożesz ty. Oż ty w dupę. Już widzę. Patrzcie, jakie piękne. To jest właśnie mój ocek, Flooring Volley. I tak. Piotrze, niech ten obrazek ci służy. Wszystkiego najlepszego. Magdalena Boiler. Dzięki Madzio, będzie mi służył do końca moich dni. Mogę sobie na twarz przyczepić jako mój awatar i będę z tym chodził po mieście. Świetny pomysł. No, można i tak. No to sobie tu. Czekaj, czy to pachnie Bambino? Nie, pachnie to perfumami. Pachnie Madzią. Dobra, dzięki Madzia. No i tu jest. Jeszcze sprawdzę, czy papier nie ma tu. Oj, co tu się wyprawia? Ma stać. Znaczy, no. Ma stać. Jeszcze nie ma. O, mikser. Dopiero teraz mi piszesz 19 lat.
Jesteś stary. Wiem, ale to dalej naście. Niedługo straci życie. No to chwyci w dy. Ja mam tu coś lepszego. Nie będziesz już na... naście. Aha. Dobra. I patrzcie. Happy birthday. Birthday. O. Jeszcze sprawdzę co z tyłu. Nic. Dobra. A więc... W dniu urodzin życzę ci subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy, wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla ciebie niezapomnianą pogodą i powodem przygodą, do... idioto. Przygodą, tak? I powodem do zadowolenia. Chciałbym, aby nigdy nie zabrakło ci miłości najważniejszych osób w twoim życiu. Bądź zawsze szczęśliwy i wyrozumiały i oby nigdy nie opuszczał cię dobry nastrój. Piotrowi. Madzia. Madzia. Znaczy, no, to się... Zapomniałem o tym. Dobra, nieważne. Zakryj. No, zakryj. Już muszę... Aj tam, aj tam. Dobra, to ja swoje już od tego położę to w najlepszym miejscu, jakie jest możliwe. A teraz Paweł będzie otwierał swoje. Także siadaj i otwieraj swoje. Ho! No. Ja się nie będę tak jak ty. No. Zaraz pierdolisz. Ha? Ty się z tym tak. No. Papier i tak zostanie, ale to jest. Tak. I co to jest? A, od kamerki. Szty w dupę. Tak. To coś było wyśmiane na meku. Kurwa. Tak, tak. Dwa skrzyżowane naboje. Dlaczego? No bo kurwa wtedy nie miałem pomysłu. I tak zostało. I chuj. I chuj wam do tego. Tak ma być. Niebieski ma być. Ma być. Koniec. O. Glacier shot. Cam shot, kurwa. Glacier shot znaczy się. No zostaw to i... 20 lat później. To nie ma dziś nieważne. Niestety. Pamiętaj, żeby na dół nie zjechać. To tak. Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego, więc życzę ci wszystkiego najlepszego, nadziei w sercu, wiary w samego siebie, trafnych rządzeń losu, ile gwiazd na niebie, wielu wrażeń i morza radości, spełnienia marzeń i bezkresnej miłości. A dziękuję. Szczęście w swe ręce łap każdego dnia. Życzę ci tego właśnie ja, Pawłowi, Madzia. Dziękuję, Maciu. No, dziękuję. No, to by było na tyle. Piękne urodzinki, prawda? Takiego prezentu to chyba nigdy nie dostaliśmy. Co prawda jest bardzo prosty, ale bardzo zajebisty. Zawsze o takim czymś marzyłem. Nigdy arta swojego nie miałem. A teraz mam. Co prawda mam... Nie no, mam co jednego, prawda... ale... Ale o nim nic nie powiem. Może kiedyś. Dobra, w każdym razie to by było na tyle. Takie urodzinki mamy. Bardzo ładne. Może jeszcze coś idzie, ale nie wiem. Pewnie sobie zjem chipsy jakieś z okazji tych 19 lat. W każdym razie dzięki wszystkim, że z nami jesteście i tak dalej, i tak dalej. Do widzenia. Cześć. Cześć.